co, przystępujemy do farbowania jajek. Mamy jakieś kolory, jest instrukcja, która zawsze się odrzuca. Po co ją czytać? Są plasterki. Matko Bosko, co to? Matko z córką, były tabletki, a są karteczki. Ale dziwaczne. No. No nie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwyżej będziemy mazakami malować. Mam jakiś marker. Pytam, gdzie jest żółty. Będziesz robić. Uczyła się, jak się barwy mierza? A żółta podstawowa. Żółta jest podstawowa. I dupa. Dupa, blada. Dobra. O, a tutaj jeszcze dziwaczniej. Oh my god. Nie było normalnych farbek. Trzeba było... To były normalne farbki. Wyglądały z zewnątrz jak normalne. Czyli mamy pigułki i plasterki. Jak w aptece. W sumie tak. No dobra, odejszła wielkopomna. Jedna porządna czyta instrukcję. To nie jestem ja, ani Zoi. To jest moje dziecko, które czyta wszystko. Co chcesz, co chcesz? Wrzuć tą tabletkę, wrzuć. Proszę. Tabletka się zafarbuje. Odmyje się. Ta. To jest barwnik spożywczy. A, mamy żółty, mamy żółty. Tak? Dobra. Ja chcę z tego czerwony chcę. Dobra. Dobra. Ja mam fajną robotę, bo sobie kameruję. Co to w ogóle za kolor? To będzie czerwony. To straszny jest. To ja zrobię. Ja się zapytuję, gdzie stara podlaska cebula? W sklepie, pani Wróżku, w sklepie. Z cebulą to byśmy farbowały 6 godzin jajka. Albo ale wtedy jakie one są smaczne. Ach, kobieta, no pewnie. Pamiętaj, następną razą. Cały rok zbieram cebulę. Ach, czy ktoś widział ocet w tym domu? Ja widziałam w siatce. Nie, to nie mam. Ale słuchajcie, o niebieskim jaki się podoba. To będzie kolor? Nie mam bladego pojęcia. Daj mi opakowanko po tym. A które to jest opakowanko? To jest... Wiesz co, wrzućmy któryś z tych kolorów no dziwnych. Właśnie, nie, tam to jest opakowanko, weź tutaj. A to nie jest opakowanko? No będzie teraz czytało, przecież tam nie ma napisane jaki to kolor. Bo... Ona sobie kolory dopasowuje, przecież to wyraźnie widać. Chcesz to wrzucić? Wszystko no. Ma? Fiolet? Nie wiemy. Może są pastele. Aha! Czy to taki mały alchemik? Ha. To jest chyba czerwony. Ale za to jaki? Ja bym to wymieszała te papiery. Ja nie. A nie, słuchajcie, mamy farbki ciepłe, nie mam ugotowanych jajek. I co na ten czas? Mamy gorącą nowę. Ciekawe, a one ufarbują na zimno? Okej, okej. Tańczący z jajkami. Edyta rozmawia do jajek. Niedobre jajko. A ono biedne. Biedne chciało tylko pomóc być pęknięte. Jak się jest ekolnie miętkim. Dokładnie tak. Dolejemy ci jeszcze wrzątaczku, żebyś nie miał dupki bladej. Blada dupka to u mnie dobra dupka. Była na dupce jajca? Nie. Będziemy stanowczo. Zobaczymy. Szkoda, że nie. Hop. Jeszcze octu trzeba. Okej. Okay. I masło chyba do świecenia. Ale masło to na końcu. Nie do barwnika. Hop. Nie przyklejaj się, łyżko. Będą po 3 jajka każdego koloru, po jednym na łebkę. Innej możliwości nie ma, bo nie będziemy się w święta kłócić o to, kto zje turkusowe jajko. Znaczy, ja bym tak nie zabrała już się. Zakład? Zakład. Denerwują mnie zawsze ludzie. Ma być turkusowa kropka.
A tutaj została jakaś jedna dziwna tabletka. Zielona. Co to jest? Myślisz? Tak. A to będzie? Brązowe i jakieś nieładne. No to nie będzie. Wystarczy. Pewnie tak. Bo znowu nam wyjdą jakieś dzikie kolory. Śmierć odstęp, chciałam powiedzieć. Wszystkie daimony uciekną. Ładny. Ładny. Pastelowy. Chyba wystarczy. Chyba tak. Tylko, że się nie pomieszały kolory, nie? Mhm. Jakimś sposobem. Podaj mi ręcznik, słonko. Dzięki. Dobra, wystarczy. Weź włącz wodę. Nie, na ręcznik. Nie, bo no tak. Odeść się kolor na ręcznik, nie? Mhm. Ten mnie ciekawy. Wow. Piękne. Mówiłam, żebyśmy się kłóciły o kolory. A po co? Jesteś cudny po prostu, kolorze. Teraz może weźmiemy żółty. O, słodziaczek. Jaka pastela. Piękny jest. A to będzie pomarańczka. Wcale nie gorzej niż po cebuli. I porównujmy, aczkolwiek. Czy tego wyłowiłyśmy? Nie. A to zupełnie inno. Niebieski, mówiłam. Zobacz. A, prawie turkusowy. A. Aha. Aha. Się będą ze mną kłócić. Turkus musi być. Który to jeszcze jest wyjęty? Nie. 6. Jeszcze jedno. Wow. Wow. Jaki jestem kurczakowaty. Jeden zestaw gotowy. Okej, dobra. Jajka. Kolory są zacne. Fajne. Mhm. A te są ciemne, jajka. To też będzie troszeczkę inne. Inne będą. Mhm. Zobaczmy. Może niech spróbuję, no co? Dobrze. Gdzie jajko zniknęło? No to leży. A, akurat nie widzę. Wyfarbujemy jajka, ja wam w głowie zasiejemy ziarno. Jesteś piękna pisanko. Pisanka nie jest. Poczekaj, bo jest różnica pisanki, kraszanki. Kraszanka jest. A to jest farbowanka. Farbowanka. O, chyba będzie brygida uchwycona. Przez sekundę. Mój dzieci. Trudno. Nałożymy ci taką maskę. Jakiegoś szczęśliwego brokatu. Niech zobaczy, ile ma brokatu na twarzy. A potem będę wycinała. Wiesz, że mam pół komputera. Wycięty? Nie, pół komputera. Który, jak ta matryca pękła, tylko na połowie widać, więc... O! To jest ładne, oliweczka. No, nawet taka ładna zieleń. Różne odcienie zieleni. Jajko pod tytułem będę brudnym niebieskim. Zbuntowane jajko. Dobra. Tutaj? Nie ma? Policz sobie. 4, 5, 6, jeszcze jedno. Gdzie jest ty, jajko? Nie, tutaj jest. O. Nie farbujemy więcej na niebiesko. Czemu? No, one są takie... Ładne są. Tak, rozwić. Ładne. No to wyszło jakby fioletowe. To
trochę. Mhm. Dobra, robisz kolorowo. Chcesz coś zakleić? Koniecznie. Kolejny etap jajcowania, czyli malowanie run na jajku. Bo można. Jeszcze musimy zakalibrać jakiegoś. Pęconka, pies szczeka. Jakieś dziwne rzeczy tu są. Ale przede wszystkim są jajka. Najważniejsza sprawa. Idziemy. Uzupełnione. Mhm. Nowoczesne koszyczkowe z komórką. Zbliżamy się do punktu naszego przeznaczenia. Kościół. Trzeba jakoś bokiem wejść, żeby mnie siły piekielne nie sponiewierały. Do czci nie dopuściły. No ładny teren. Podoba mi się. To kościół na bazie jezuickich, dwie wieże. Na centrum. To nie może być taka zła energia. Jezuici wiedzą, co robią. Ale cieplutko. Mówię, że to jest tak drzewo, dąb, nie? A ty to masz puszczę za 5 metrów. No właśnie. To co? Czy coś potrzebujemy jeszcze z Biedronki, rybiata? Hejo, hejo. Powiem wam, że stałam
w najwyższej, najdłuższej kolejce ever w Biedronce. Zdążyłam ją ślicznie zamknąć, ale ostatnio jakieś tam zakupy zrobione, jakby się miał świat skończyć. Co oznacza hol z siaty? Już wam pokazuję, co tam w tej siacie. Przede wszystkim mamy baranka, bo zastanawialiśmy, czym ozdobić stół świąteczny, a już jest na przecenie, więc spoko. Taki baranek ma tutaj, a to akurat wiecie, tak jak papier toaletowy, różka człowiek i używa. Serwetki świąteczne w jajcy, ale i tudzież azalisz w tulipanki. Nie kupiłam żywych kwiatów, bo tak kup, koty zeżrą. No to nie kupiłam, już co mają koty zżerać. A teraz szybko do lodówki, bo słuchajcie, mamy tak, lody Oreo, które trzeba schować. Zaraz wręczę brygi, gdzie Oreo są najlepsze. Będzie kupowałam. Mamy... Boże, co to jest? Pietruszka. Pietruszka. Do jajek, czy do czegoś tam mamy. Lody to trzeba pochować, bo to lody najbardziej cierpią. Barszcz biały. Może i słusznie. Lody jeszcze Carddor tiramisu. I lody Carddor słony karmel, co będzie chyba moim ulubionym. Także fajnie. Jeszcze z tych promocyjnych jest, słuchajcie, taka babka. Uwielbiam babki, więc będę babkować. Uwielbiam po prostu. Jak wszedł do domu, telefon się odzywał. Jeszcze dwa tiktaki. Tadam. Dobra, oddaję jedną reklamówkę, lecimy w drugą. I mamy śmietanę, mleczna dolina, może się przydać. Serki muszą być, krukiwita. Edyta nie jest serków, no to są dwa. W lodówce to już nic nie zmieści, będzie awantura. Brygida wybrała tortille, chipsy solone, a będziemy próbować, bo chyba tych nie jadłam. Dwie cytryny, nie wiem do czego, na pewno do czegoś. Potem dwa serki Milka, czekolad pudding. Ja je chyba jadłam 100 lat temu, a są w miarę dobre. Do jajek czy do sałatki ten tulnis, nie wiem, ale kanapkowy to ja lubię też, on się do wszystkiego nadaje tak naprawdę. Ja wzięłam bake rollsy pizzowe, bo tak mi się chrupek nie chciało, mówię ten, i mleko. Ja to wszystko podaję, słuchajcie, bo już mi się na stole nie mieści reklamówka, z zwinięcia, bardzo eko. A, no i tak, wzięliśmy picie, jeszcze są bake rollsy, też pizzowe, crunch chipsy. Ała, ała. Znaczy nie, krakersy, cebulki. Cebulki są pycha. Miałam takie duże. I dwa picia, czyli melon mięta plus Riva nektar pomarańczowy. Tak właśnie hol z siaty i świętujemy. Nie wiem, może nic nie nagram, ale hol z siaty był. Łącznie z butami.